Dzień dobry Państwu. Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w Gdańsku na ulicy Rajskiej i właśnie trwa remont wielkiego młyna. Wielki młyn to jest tutaj. Właśnie widać, że na wiosnę się zaczął ten remont i tak praktycznie od tej pory, kiedy zdjęto dach stary, nic nie widać, żeby coś się działo. Robotników nie widać, tutaj rusztowania stoją. Proszę bardzo, bo tam jest mały młyn, tam się mieści ten sklep, co widać. Mieliście tam przejść wózkami dziecięcymi. Tutaj można było podejść i zobaczyć, jak płynie woda do młynu, bo tu była kiedyś galeria handlowa, ale niestety teraz już nie ma. Jest remont, remont trwa już bardzo długo, ale nic się nie dzieje, nic się nie robi już od ładnych paru miesięcy. Przestano cokolwiek robić. Tutaj mamy ulicę Rajską. Tak to wygląda. I tu jest fontanna. Ta fontanna bodajże kosztowała 5 milionów złotych. Tutaj z kolei mamy kościół świętej Katarzyny, której kiedyś spaliła się wieża z dzwonami. Tu piękne są koncerty karionowe. O, jakiś motor, rower, czy motor do wypożyczenia. I tutaj mamy po prostu fontannę. Fontanna podobno kosztowała 5 milionów, ta fontanna miasto Gdańsk kosztowała. I tutaj są pokazy fontanny, bywają. W wodzie owej płynnej materii nie ma nic stałego. Aqua liquide et fluide materia nihil qui cacun firmatur. No po łacinie to się ciężko mówi. Jan Heweliusz. No tu jesteśmy, proszę Państwa, Echa Gdańska. Kliknij na podświetloną datę, aby poznać szczegóły. No na przykład klikniemy sobie, co będzie. No klikniemy sobie, nic nie działa, no. Możemy sobie kliknąć. A tu możemy sobie zrobić powrót. To też nie działa. Pic na wodę, fotomontaż. To kosztowało 5 milionów. Ta instalacja. Bo tu wodę leją. O. I tak wygląda lanie wody. O. Takie różne się pojawiają. O, raz tam skoczy, raz tam skoczy. Pokaz fontanny. No i teraz się przesuwa dalej. Łuk taki się robi. I ten łuk się przesuwa do końca. A za chwilę będzie od nowa tutaj. O, wraca z powrotem. Po łuku. Czyli łuk z wody. No. Tak to wygląda. Jan Heweliusz to nasz gdański znany gdańszczan. Nin. Gdańszczanin. Tu mamy właśnie coś takiego jak jakby sekstans poświęcony Heweliuszowi. I tutaj jest sobie Janium. No. Janium. Tablica poprawek jest jeszcze. Tu mamy 18 stopień 39 i 54 stopień 21. Przecinek. I one się tu krzyżują. A tu trwa koszenie trawy. Ja się zastanawiam nad tym koszeniem trawy, bo tak szedłem, patrzę, koszą trawę. No przecież na stogach jest pełno trawy do skoszenia. A tu, proszę Państwa, ja nie wiem po co to koszą, przecież tu jest krótka trawa. Nie trzeba kosić, ale koszą. Jak widać, koszą dla samej zasady. No czym się różni nieskoszony trawnik od skoszonego? No tam jest nieskoszony. Po co koszą? Chyba, że wciągają te liście. Tylko tyle. Zieleni.
nasz wielki patron zapatrzony w niebo. Tutaj mamy z kolei całą tą, na niebie całe wszystkie narysowane nam Draco, Andromeda, Laketa, Satellito. O całe niebo można powiedzieć namalowali tutaj. No i tu koszą tą trawę. Dużo jest robotników, jedne koszą, drugie gadają przez komórkę. Ale po co to koszą? Co tu jest do koszenia? Ja nie widzę. To jest skoszony, to jest nieskoszony. Nie wiem, czy to w ogóle warto było kosić. Brzydziej wygląda taki trawnik, bo łysy dziury ma. Także tutaj mamy ratusz staromiejski. No. Ratusz staromiejski i Centrum Kultury Nadbałtyckiej przy ulicy Korzennej. O. No, tak to wygląda. No i tu jest ciekawe zjawisko, bo jest tutaj ulica pełna kudek. Znaczy za most pełen kudek. A dlaczego te kudki są? No bo każdy zakochany chce powrócić, prawda, do Gdańska i sobie kudkę przypina. O, tam właśnie przypina chyba kudkę. Jakaś para sobie przypina na kudkę. Potem zdjęcie sobie zrobiło z kudką. No. I tak to wygląda. Także potem taka barierka jest bardzo ciężka, nie? No ale zostają te kłódki jako te obciążenie mostu. Każdy jakąś kłódkę ma, nie? Niektórzy też łasiemki przepijali. No, tu nawet tutaj Krzyś sobie przyczepił na latarni kłódkę, no. Oryginalnie, duży łańcuch. I na latarni kłódka też jest Krzysia. No, tam balon jakiś pływa, no i tu kaczka się oczyszcza, kaczka. Kaczki też są. Idziemy dalej. No tutaj mamy kościół. Tu jak widać kościół. No a tam onegdaj był komitet wojewódzkiej partii. Właściwie to zaplecze jego stołówka była. No. Teraz nie wiem, co tam jest. Tutaj jest z kolei rekrutacja na studia w wyjątkowym miejscu. Archeologia, etnologia, historia sztuki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Po drugiej stronie mamy tej rzeczki. O. No, wydział historyczny, widać obrósł historyczną roślinnością. Ładnie to wygląda nawet. Tutaj jesteśmy na ulicy na Piaskach. Ulica na Piaskach i kanał Raduni, no. Kanał Raduni. A tam widzimy Komitet Wojewódzki Partii PZPR. Tam były tragiczne zdarzenia w 70 roku. Towarzysze skakali z pięter, podpalali ten budynek stoczniowcy. No, jak to mówią? Mówili wtedy towarzysze, że to warchoły. No, ale to nie były warchoły, to byli robotnicy, którym zrobiono podwyżkę i już nie mieli za co żyć. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Słowem Ziemiński, dla was z Gdańska. Ahoj.